Są jakości, są jakości. Fajnie. Cieszy mnie to. Znaczy się, można grać. Gdzie jest czat? Fuck. Okej, jest czat, dobra. Cześć Sebastian. Cześć Itsuro. Dajemy muzyczkę. Ostatnio byliśmy w Milczącym Lesie. Naprawdę? Po co tam? Jak tam po watykonowaniu? Dobrze, tylko trochę... Jak mam być, trochę szkoda, że krótko. W tym sensie, że no... Ja wam powiem, jak było. A, byliśmy tutaj. Jak w to się grało? To jest wyścig, co sobie od razu zrobimy. Mamy do zwiedzenia w ogóle całą tę strefę. Całą tę strefę, więc dużo roboty. Mamy już ten skill, więc można go od razu zacząć wykorzystywać. Ja przyjechałem generalnie we czwartek wieczorem do Kaspara. Później w piątek my tam żeśmy siedzieli. Graliśmy trochę w Smasha, w Mortal Kombata, w Ultimate Marvel vs. Capcom. Trójkę. No także tak przyjemnie całkiem. Później Tasior przyjechał wieczorem, Shinji. To sobie też posiedzieliśmy, pograliśmy. Nie pamiętam, ale chyba już w piątek miałem możliwość pierwszy raz zasmakować VR-a. Bo... Bardzo fajne doświadczenie ogólnie. No jestem zachwycony. Ja bardzo bym chciał kiedyś mieć na własność jakiś taki zestaw gogli VR-owych, bo dla mnie to było super doświadczenie, jak mogłem tak sobie trochę pobyć, pograć. Cześć Bricky. W sobotę żeśmy mieli taki dzień w sumie wyjściowy. Bo w sobotę wyszliśmy. Dokąd my żeśmy wyszli? Do Escape Rooma, właśnie. Escape Rooma robiliśmy. Byliśmy w 6 osób. Naszym zadaniem było wykryć ostatnią kryjówkę kubańskiego przemytnika narkotyków. Ciekawy w sumie. Secretman, witam serdecznie, uszanowanko. Co ja chciałem powiedzieć? A! Ogólnie ja po moich dwóch wizytach w Escape Roomach jestem raczej zadowolony z tego, jak to wygląda. Fajne to. Chciałbym kiedyś zagrać w Escape Rooma w klimatach jakiejś Danganronpy. To byłby super pomysł, ale jestem niemalże w 100% pewien, że jest nieprzekładalny na warunki polskie, no bo po prostu nikt pewnie no, czegoś takiego nie zrobi. Tak, z rosyjską ruletką na koniec, no. Okej. Okay. Przegapiłem całą trasę praktycznie. By the way. Nie mam pojęcia, co robię. A. Ojej. No, nie mam pojęcia, co robię. Dobra, spróbuj ponownie. Tędy. Okej, tą część trochę przegapiłem. Przez drzewo.
Rosyjska ruletka na końcu byłaby fajna, no. Przecież... Dobra, nie będę spoilerował, ale jest w jednej z gier taki moment, który... konceptualnie jest praktycznie escape roomem swego rodzaju. Więc myślę, że to by była bardzo fajna, ciekawa rzecz, ciekawa sprawa. Okej, to był strasznie katastrofalnie zagrany wyścig, moim zdaniem. Okropny był, ale liczy się zwycięstwo. Cześć, Christian. Ja wiedziałem, że będziesz zainteresowany. Anyway. Potem jeszcze poszliśmy sobie na automaty do gier, w sensie nie takie typowe jakieś, nie wiem, Tekeny czy coś w tym stylu, bardziej takie na wskroś arcade'owe rzeczy. Jakieś cymbergaje tam były na przykład. Chociaż Tekken też tam był, ale to był raczej jeden taki automat. Ja to w Tekkena chętnie bym zagrał, bym wszystkim nakopał. No ale cóż, w Cymbergaje tak wszystkim nakopałem. I potem, jak wróciliśmy z automatów, to byliśmy na tym. To praktycznie wtedy był ten moment, kiedy zaczęliśmy tego streama robić. Z małą przerwą, ale tak to wyglądało mniej więcej. Na niedzielę to już był czas, żeby zacząć wracać do domu, więc no to naprawdę bardzo szybko zleciało. Ja bym chciał tak, kurde, z tydzień jakby można było tak posiedzieć pełen. To było super. Wiem, że to jest z różnych powodów niemożliwe. Z różnych powodów pod tytułem mamy pracę i życie. Zaraz się zastanawiam, Bricky, o której postaci mówisz, bo wiem, że swego czasu Akumak mógł siekać takie kombosy. Nie wiem, jak Leroy Smith. Poziom zdrowia został zwiększony, więc git. To jest jeden fragment właśnie Akumie. Okej, czyli dobrze myślałem. W ogóle, słuchajcie, jestem nienormalny, bo kupiłem sobie moją kolejną kopię Okami, tym razem na Switcha. Nie pamiętam, czy już się tym chwaliłem, ale to się stało rzeczą. To ile ich już masz? Cześć, Rychon. Pomyślmy, ile mam kopii Okami. Miałem kopię na Wii. Ją sprzedałem, ale no miałem, więc to jest jedna. Mam kopię na Steama. To jest druga. Na PS4. To jest trzecia. I na Switcha. To jest czwarta. Ciekawe, nigdy nie miałem legalnej kopii Okami na PS2. Co jest takie trochę cringe'owe, no ale nic nie poradzę. Cztery kopie w moim życiu. I możecie być pewni, że jakbym miał Xboxa, to pewnie też by poszła piąta kopia. W Monster Hunter Rise teraz dodali Amaterasu jako tam zwierzaka, zwierzęcego towarzysza, skórkę do tego zwierzęcego towarzysza, jak to się nazywa, nie pamiętam.
bo to ma jakąś swoją nazwę, ale w Monster Hunter Rise jest ten Amaterasu i zastanawiam się, czy teraz się zacząłem zastanawiać, czy chcę kupić jako następną grę na Switcha Mario Odyssey, czy może Monster Huntera właśnie. Biorąc pod uwagę, że tu Capcom mi taki, no graczom taki miły prezent zrobił. Fajnie, że pamiętają o serii, no może jakiś sequel kiedyś. Nie chcę w to wierzyć, nie będę w to wierzył, nie będę się łudził takimi rzeczami, ale cholera, nie będę kłamał, że fajnie by było. No, fajnie by było po prostu, no nie będę mówił inaczej, nie będę okłamywał, że nie. A, bo tu jest ten, Dindaiwo. Dindaiwo. To jest. Jak tam się dostać, I wonder? Jak tak myślę o grach, których mam kilka kopii jeszcze. Na pewno Kingdom Hearts... któreś. Dwójkę mam na pewno na dwóch konsolach, bo na PC-cie i PS4-ce. DMC trójkę mam na PC-cie i na PS4-ce też. Nie pytajcie mnie, co ja tutaj robię, bo ja sam nie mam pojęcia do końca. A, można tu w ten... Dobra, już wszystko wiem, już wszystko jasne. Mam nadzieję, że teraz uda mi się wrócić do takiego w miarę bardziej stałego schedule streamowania, biorąc pod uwagę, że ostatnio no było jak było i dużo z tych terminów mi przypadało czwartkowych, niedzielnych. Ten czwartkowy powinien być ok, ten niedzielny też. W następną niedzielę mnie nie ma, bo mam koncert. Więc to już jest 100%, że mnie nie będzie. O, tu się zjeżdża, to jest sekrecik po prostu. Dobra. Koncert. Krokowy? Dlaczego krokowy? A, Boże, rokowy, krokowy. Jezu. Nieważne, nie zadawałem pytania. No i tak leci. O, bo tu jest coś zniszczalnego niby. A jest niby pasek życia, ale nie ma znaków, że zadaje temu jakieś obrażenia, nie wiem, dziwne to. Tu ewidentnie można spaść, to jest jakiś mechanizm, tylko... Cóż to jest za mechanizm, jakiego mogę aktywować? Tu jest HP-ek. Maksymalny poziom zdrowia. Bardzo długi się ten pasek robi. Wydaje mi się, że już mamy więcej rzeczy niż mieliśmy w Blind Forestie. Nie, tu pod spodem na stówę coś jest. Tu już raczej stawiam, że nie ma, bo tutaj nie ma już tego zabugowanego. Ściągając już szybko miałem ściny streama. Fajnie by było. Dindaiwo. Fascynujący dobór słów. Ewidentnie jestem za głupi. Chyba, że trzeba to zdmuchnąć. Tą świeczkę. Nie. Ewidentnie jestem za głupi, żeby coś z tym zrobić. No trudno. Będziemy i tak jakby wszystko zbierali na stówkę, więc ja tu wrócę. Nie ma po prostu potrzeby teraz tego robić. Idźmy dalej. Nie chcę zostawać w jednym miejscu na dłużej. Z
Zastanawiałem się, czy spontanicznie, kurde, nie zrobić jakiegoś streama switchowego. Ja się w ogóle zastanawiam, czy ja będę chciał coś switchowego streamować ogólnie. No na pewno Metroida Dreada, jak wyjdzie. To sobie zrobię jedno przejście swoje i drugie przejście już dla was. Breath of the Wild jest trochę za długą grą chyba na to, żeby ją streamować. Fantastycznie się nadaje na takie pojedyncze przejście, ale nie wierzę, żeby to dobrze zadziałało na streamy. Ja już chyba kiedyś nawet mówiłem o tym. To jest gra, która najlepiej doświadczana jest w swoim własnym tempie. Niby speedrun, z czego? Z Zeldy? I no, czasami się zdarza, nie wiem, godzinę po prostu pochodzić po Hyrule, gdzie nic ciekawego się za bardzo nie dzieje, ale... To jest... No to... Co ja mogę z tym zrobić? Nic z tym nie mogę zrobić chyba? Nie. Dobra. Myślałem, że mogę. Nie wiem, ja to... Chyba się przebranżowię na YouTube. Nie wiem. Nie wiem, co ja gadam. Z gorąca już mi odbija. Cześć, Wonsiu. Gorlekowi wybudowali swoje cuda. I są pod piaskami. I hate sand. It's coarse, rough, irritating and it gets everywhere. Nieoszlifowany diament. Tok zauważył łopatę. Wichrowe pustkowia. To tu. Polisz. Sewet. No, kurwa, jakbym był VTuberem, to oczywiście, że z tym modelem Milkersi, który żeśmy ustalili, że będzie. Ja bym znalazł sposób. Jestem autentycznie ciekaw, ile kosztuje zrobienie Life 2D modelu. I artu jakiegoś odpowiedniego. W sensie, no po prostu jestem ciekaw. Nie jest tak, że coś bym z tego od razu zaczął robić, żeby nie było. Ale jestem ciekaw. Ile takie rzeczy kosztują? No po prostu ile ludzie bólą, ci niezależni VTuberzy. Vipo! Nie słyszałem. Nie wiem, czy cię to zdziwi, ale nie słyszałem. A to jest jakaś faktycznie grupa, czy to nie wiem, po prostu grupa, w sensie grupa facebookowa? Nie jakaś tam, bo w sensie chodzi mi o to, czy to jest jakaś profesjonalna organizacja typu, no chociażby jakiś Wishojo. Bo nie mówię o Hololive'ie, to jest jakiś taki w ogóle inny kaliber, ale jakieś chociażby takie, no, Wishojo, czy inne tego typu rzeczy. Czy ja to mogę w ogóle... Ha? Co ja mam tu zrobić? Szybkie pytanie. No, nie to ewidentnie. Jaki speedrunner jest... Holy shit! One wydru... Wow! O! Okej, dobra. Ja jestem zainteresowany w tym momencie polską sceną VTuberów. No co ja mam tu zrobić? Mam wrażenie, że pomijam jakąś umiejętność, którą dostałem. Co ja mam? Nie, no nie! Sekwencja ssała. Czy to po prostu jest jakaś gigantyczna precyzja jest wymagana ode mnie w tym momencie, czy co? Z tym się nie wyrabiam raczej, słuchajcie. Precyzja, o Boże. Spike jumpy, no próbuję. Ja sobie nie przypominam, kurczę, żeby...
było coś aż tak precyzyjnego w tym... W Will of the Wisps. Jak ja tam doskoczyć? Nie mam odpowiednio dużo tego. Zrobię taką sztuczkę, słuchajcie. No bo to jest jakby okej, nie? Chciałem zyskać trochę ten... chodu przez... No, nie wiem, tak blisko. Dobra, wiem już, jak to zrobimy, słuchajcie. Albo nie wiem. Fuck this shit. Czemu czasami ten... to działa, a czemu czasami nie? Czemu czasami mogę się boostować przez te kolce, a czemu czasami nie? Ja to chyba jakoś źle robię. Dobra. Czego na pewno... Wydaje mi się, że powinienem... Chociaż? Może być tak, że nie. Może być tak, że potrzebuję to jakiejś innej umiejętności. Z drugiej strony... Nie ten... Okej, okej. Jest! 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 Okej, okay, udało się. Haha! Wrogowie szybciej się odradzają. Teraz hapeki. Chociaż podróż powrotna powinna być już o tyle prostsza, że no idziemy w dół. Czyli po... Nie wiem, czy to był sequence break, czy... Jeśli sequence break, no... Sequence break, sequence break. Zbieranie... Taki mały sequence break. Prawdziwe łamanie sekwencji to jest wtedy, jak dostajesz umiejętności poza kolejnością i bijesz bossów poza kolejnością, tak mi się wydaje. Mam wrażenie, że po prostu pojęcie sequence breakingu uległo... lekkiemu, może spłyceniu. No, nie da się zaprzeczyć, że jeżeli coś zostało zebrane bez użycia pożądanej umiejętności, to zostało zdobyte tak jakby poza sekwencją, aczkolwiek mam wrażenie, że samo słowo sekwencja odnosi się do czegoś innego, aczkolwiek no to już jest bardziej technikalium. Jakie pojęcie nie uległo spłyceniu w AK-21? Nie wiem. Kolce nie uległy spłyceniu w AK-21. To były tylko dwa? No dwa pewnie na dwa kamienie tylko, skoro tak. W ogóle mam dziwne wrażenie, że tu w ogóle może mnie jeszcze nie musieć być, że ja tu powinienem być dopiero jak zbierę wszystkie ogniki. Zaraz wam pokażę dlaczego. Tak mi się wydaje, zobaczymy. Hehe, cześć samuraju. No czasami chcę udawać inteligentnego. Ja na przykład teraz w Super Metroidzie, jak gram w Super Metroidzie, za każdym razem lubię sobie połamać sekwencję, bo to jest... Moim zdaniem Super Metroid robi fantastyczną rzecz na tyle, że progres zależy od twoich umiejętności, praktycznie tylko i wyłącznie, że jakby masz pewną umowną wartość, jaką jest, masz pewne umowne ograniczenie, jakim jest domyślna sekwencja zdobywania upgrade'ów, ale jak masz skilla więcej, to przestaje ci to obchodzić i po prostu grasz na tyle, na ile ci twój skill pozwala, a nie na tyle, jak gra pozwala, bo gra pozwala ci grać w każdy możliwy sposób praktycznie. Boże, uwielbiam swoje Dread?
na pewno nie będzie. Ja nawet nie myślę o tym, że Dredd będzie w jakikolwiek sposób superowi dorównywał. Pod tym względem. Niech to po prostu będzie dobre Metroidvania. A blisko byłem. Na sensu myślenie, że jakakolwiek Metroidvania zbliży się do poziomu supera, tak ty by. A, pewnie bym został zlinczowany za powiedzenie czegoś takiego, no ale. Taka jest moja opinia. Super Metroid chyba moja ulubiona Metroidvania w ogóle. Dobrze, udało się. O, nie udało się. Tu jeszcze jest coś do zrobienia. Znaczy, zaraz się uda. Mam wrażenie, że muszę to po łuku prowadzić, ten pocisk, bo inaczej on wyleci. Pani symfonii robią brr. Czy jedno muszę przyznać symfonii, że również da się łamać sekwencje. Z tego co pamiętam, da się też łamać sekwencje w jakiś tam sposób. W Bloodstained da się łamać sekwencje, przecież fantastycznie przez używanie tego glitcha z butami kung fu. Pani pustego rycerza. Ja będę z wami szczery, słuchajcie. Powiem wam, że mnie Hollow Knight nie zaimponował tak jak wielu osobom, którzy grali w Hollow Knight, którzy po prostu uważają, że to jest taka niesamowita gra i w ogóle. Ja na dobrą sprawę to po pierwsze wolę Oriego, obydwie części. Dobrze. Cześć, placek. Nie, ja nie przeczę, że Hollow Knight jest dobrą Metroidvanią, ja nie powiedziałbym, że to jest jakiś niespotykany, wyjątkowy tytuł. Jest jednym z wielu naprawdę dobrych tytułów, ale to nie jest jakiś masterpiece, moim zdaniem. Nie czuję na przykład chęci, żeby go 100%. O Jezu, a nie, bo to jest to dobre. Już myślałem, że musimy ten cały wybuchowy ambaras sprowadzić stamtąd, ale jest na szczęście tutaj. Nie czuję do dzisiaj chęci, żeby wrócić do Hollow Knighta i go 100%ować. Jak mam być szczery. A jako uniwersum, że. Też mnie, nie? Też się jakoś nie zajawiłem bardzo tym. No mówię, to pewnie ze mną może jest jakiś problem. No ale wiecie co, jest tak. Zdarza się tak, że po prostu jest jakaś gra, którą wszyscy uwielbiają, a jest jakaś taka pewna grupa ludzi, którzy. Znaczy jest grupa hejterów, ale hejterzy są od wszystkiego, ale jest grupa ludzi, którzy gra im nie podeszła tak jak reszcie i do końca też nie wiedzą czemu. I wydaje mi się, że Hollow Knight jest jednym z tych tytułów. Mówię, zdecydowanie bardziej wolę Oriego. No, Blind Foresta przeszedłem jakieś 1000 razy. Wheel of the Wisps teraz przechodzę drugi. No, Wheel of the Wisps jest grą dłuższą niż Blind Forest, więc też oczywiste, że nie będę nad nim spędzał aż tak dużo czasu. Okay. Nie zebrałem jednej kuli, więc druga po prostu mi odmówiła współpracy. To jest gorące, trzeba uważać. O fuck. Dobra, jest git. Możemy się podleczyć. Opa! Okej, porobione.
No może będzie taki czas, gdzie sobie wrócę do Hollow Knighta i... nie wiem... dam drugą uczciwą szansę. Znaczy... Znaczy nowa rondba, no to jest ta rozbudowana planszówka z rondby. W symfonii to najlepszy jest ten prolog. śmiem zaprzeczyć. Bo Saga to jest absolutny banger i uwielbiam symfonię. Dla mnie najlepsza Castlevania metroidowa to jest. Co to? Tajemnicze nasiono, cool. Czy mam tu jeszcze jakieś side questy w ogóle oprócz tego? I tej łopaty? Chyba nie. Znaczy ja jeszcze nie mam wszystkich ogników, więc chyba jeszcze nie. Jeszcze mi zostały... lokacja z ciemnym. Z darkness. Bo zaraz dotrzemy tutaj. Mi się przypomniało dosłownie, jak zaczynaliśmy streama, o co chodzi z tą lokacją. Gdy serce będzie pewne swego bezpieczeństwa, potrzebuje 4 ogników. Czyli tu po prostu... tu czeka na nas ostatni. Musimy znaleźć, to dlatego jest napisane, że musisz znaleźć jeszcze jednego, żeby móc przejść tutaj. Okej, okay. Understandable. Dobra, to co? Wyczyścimy jeszcze... tu coś jest. Jak ja mam się do tego dostać? A, wiem jak, to jest pewnie do zdobycia, jak wejdzie się tu. Tepniemy się z powrotem, zbierzemy te 2 ogniwa energii i idziemy do ostatniej jakby odnogi, do ostatniego ognika, który możemy zdobyć w tym momencie. Wydaje mi się, że w dokładnie takiej samej kolejności robiłem Oriego za pierwszym razem, jak przechodziłem. Moim zdaniem jest wygodna po prostu, chociaż nie wiem, czy tych pustkowi nie zrobiłbym najpierw, żeby mieć dostęp do wszystkich tych stref. Ograniczonych, czy się ruszy? Ograniczonych tym syfem, przez który się świdruje. Drill that pierces the heavens. Fuck. Fragment ogniwa energii. Zastanawiam się, bo na pewno jest jeszcze sporo metroidvanii takich dobrych, polecanych, które nie grałem niedługo. O, jaka jest data premiery? Jaka? Jest jakaś data premiery już? Czy to jest takie Sun TM? Tam było jeszcze jedno. Wakacje 2021. Holy pog. Super. Bardzo bym chciał zagrać. Postreamować wam nowego Magma Mala. Bardzo jestem ciekaw. No. Dla mnie Make Good Mega Man Level są świetne fangamy, naprawdę super produkcje. Jest wiadomo, ile będzie poziomów w ogóle w grze samej? Ciekawe, czy przebije Episode Zero. Znaczy... Episode Zero było trochę inną rzeczą, no, czy przebije Magma Mala 2, który był tak najebany contentem. Niesamowicie. Chociaż by nie było, nie mówię, że to źle, absolutnie. Uważam, że to bardzo dobrze. Może być tak, że ja tam jeszcze nie mam możliwości się dostać. Zjebałem w sumie, bo miałem możliwość, ale skasowałem sobie przeciwnika, pod którego mógłbym. No pierwsze tiery od tego są, że to były memem, tak ty bychy. Ale trzeba będzie zobaczyć, jak ciekawym memem będą. Yggdrasil 2.
jeżeli w tej grze będzie Yggdrasil 2, to możecie być pewni, że ja kończę wtedy streama. Fajną muzę chcę przede wszystkim w tych etapach. W tych wszystkich wejściach było sporo dobrej muzyki. To jest też dla mnie dobre w tych konkursach, że różnorodne soundtracki są do tych wszystkich poziomów, więc tego się spodziewam też. Czy ile on się spełni, ten przeciwnik? Wiesz co, może skorzystamy z innej opcji. O, tu jest taka fajna opcja do zrobienia. Nie! Co za zrobienie tego skoku? O! Tak, Magmama trójka będzie ciekawe, tylko no powiem tak, mam nadzieję, że liczba poziomów będzie rozsądna, bo ja nie chcę spędzić reszty mojego życia na streamowaniu. Pamiętam, że streamy z dwójki były trochę długie. Nie mam łopaty. Jeno momencik. Jest fajna nagroda za ten quest, więc ja bym chciał go za ten quest ze szpadlem, więc ja bym chciał go zrobić. Czy mam jakieś markery w ogóle tutaj, żebym sobie mógł ustawić? To jest podobno tutaj gdzieś, dobra, będę pamiętał, że to jest od w prawo od gonitwy. Zresztą mamy szybki teleporcik tutaj. Co jest? Nagle mi się jakoś głośno zrobiło. Ale Hollow Knight ma spierdolony system map, kropka. Ach, nigdy tego nie przeboleję. To jest może mała rzecz, ale dla mnie jest tragiczna. Hollow Knight. Emin, słuchajcie. Ja jakby rozumiem, że no... System z tym, żeby mapę kupić od tego młota, od tego gościa. Jest okej. Ale to, że jak wchodzisz do strefy, masz ten przyrząd do rysowania i nie możesz sobie usiąść na ławce i wyrysować tego, co przyszedłeś, to jest dla mnie absolutny, ale gównodzienki moment. No koszmar, to jest koszmar moim zdaniem, bo nie opłaca ci tak naprawdę, biegasz i szukasz tego kolesia, bo inaczej, tu jest ta opata, by the way, bo inaczej, mamy tajemniczy klejnot, idziemy w takim razie do tego, do toka, bo inaczej tak naprawdę, tak jakbyś nie zrobił żadnych postępów, dopiero jak masz mapę od gościa, to wtedy możesz sobie dorysowywać, dla mnie to jest tragedia. Jeżeli to jest casual point of view, no trudno. Mogę sobie być casualem, ale...
Ja się ostatnio skażuliłem i tak, więc... Trochę niedorobiony klejnot, niedogrzany. Aha. Miłośnik kamieni szlachetnych. Który był? Od kamieni to był chyba tu ziomek. Zaraz go zapytamy. Ale wbrew pozorom, słuchajcie, mapa jest bardzo ważnym elementem składowym każdej Metroidvanii, bym powiedział. To, jak zaprojektowana jest mapa, to jest taki niepozorny... Oszlifuję go, dobra. Niepozorny element, ale zrobienie go dobrze jest dużą częścią jakby satysfakcji, Imo. Wyczuwaj ukryte w pobliżu sekrety. No zajebisty kamień, biorę. Sekretne ściany stają się półprzezroczyste. To ja nie chcę tego, bo już mamy dużo energii. Biorę sekret. 2D Metroidvania Souls-like. A to wiem, grałem trochę w wersję nielegalną, więc no, nie przeszedłem, nie skończyłem, bo staram się stronić od takich eksperymentów. Już. Nie ma mapy w... Ale w Dark Soulsach też nie było mapy, więc to jest bardziej... Tu jeszcze chcę popatrzeć, czy czegoś nie ma. Czy to jest bardziej... Souls-like, czy to jest bardziej Metroidvania? No bo tutaj trzeba... Jakie jest wyważenie elementów, tak? Stylistyki, umiejętności... zdobywanych w trakcie gry. Jaki jest nacisk składzony na poziom trudności, jak i na eksplorację. Souls-like mu bardziej. Mm. No więc powiedziałbym, że w tym wypadku brak mapy usprawiedliwiony. O co z tym chodzi, z tym tutaj? To wygląda jakby było zniszczalne w jakiś sposób. Nie wiem, nie wiem. Dziwne, dziwne. Ten dole niby nic nie ma. Tak mi się wydaje, że no nie wygląda, żeby... O, widzicie? Jest półprzezroczysta ściana tutaj. Tak już naprawdę nie chcę mi się z tym pierdzielić, to chyba to po prostu ogarniemy. No bo ten granat tutaj nie działa. Na tą świeczkę. Ewidentnie nie o to chodzi. Porobimy to w innym razem. Nie chcę mi się tutaj zatrzymywać na dłużej. Tu się musimy dostać do gnijącej czeluści. Czyli tepiemy się. Tu jest w ogóle kilka fragmentów do zebrania, ale to do Tuleya jeszcze sobie przejdziemy. O. Próbowałem już z piórkiem. Też nie działa. Ciemne groty, tak. Ciemne groty to. Hopla. Tyle mam hajsu, ja będę musiał go jakoś wydać wkrótce. Tu na górę jeszcze się nie dostaniemy, wydaje mi się, że potrzebujemy skończyć... budowę. Ty...
masz ziarno. Przedostatnie. Zobaczcie. Rozkwitły twoje kwiaty sela. Czym są kwiaty sela? To? To? Czy to już było? Nie kojarzę. Nieistotne, nieważne. Tu już zresztą byliśmy, więc... Właśnie, bo mówiliśmy o wielokrotnym kupowaniu kopii gry. Jak mam być szczery, to jakby mógł wyhaczyć Oriego na Switcha, obydwie części, to pewnie też bym sobie zakupił. Nie widzę żadnych przeciwwskazań dla siebie, żeby to zrobić. Znaczy, ja widzę jedno ważne przeciwwskazanie pod tytułem pieniądze. To jest niestety problem. Tutaj na wierzchu jest jeden. Upgrade do HP-ków. O, widzicie? Zobaczcie, że jest ta przezroczystość tutaj. Bardzo wyraźnie to widać. Wydaje mi się, że to jest lepiej zrobione niż w Ori Blind Forestie, gdzie jest podobny upgrade, ale który nie działa z taką, powiedzmy, intensywnością. Nie daje aż takiego wspomagania. Idziemy do ciemnych grottów. My... Tutaj trzeba iść. Musimy wybaczyć, że tak klikam, no ale... Co ja zrobię? Upewniam się, że dobrze idę wszędzie. Nie wiem, jakim cudem tego małego wypierdka nie zgarnęliśmy. Przechodziliśmy tutaj tyle razy i się nie udało. Dobra. Pięć tysięcy... Minimapa by się przydała. Narzekam. Ja po prostu powinienem lepiej ogarnieć, gdzie idę. No, lokacja jest w sumie ciekawa. Ma dosyć interesujący gimmick. Zresztą zaraz zobaczymy. Cóż to za gimmick jest? To są moki z boki. Kwolok pośmiertnie wysłał mokich na robotę. Słuchajcie, jak przyniesiemy halogeny, to wszystko będzie widzieć w środku. Takie jebitne lampy halogenowe. Unikaj ciemności. Co my wchodzimy w grotę? Ona smirga! Smergla dostanę przez te darkness. Wow, więc jest podmuch, a i tak nie jest na tyle dobry, żebym mógł tu na górę dolecieć. Dobra robota gra. Dobrze. Cieszę się. Useless. Smirga. Au.
Au, au. Ja chcę się dostać tam wyżej, bo pominąłem rzecz. A, mogę po prostu zrobić piórko i się dostaję tam, gdzie chcę. Smyrga. Proszę nie leżeć na... Zobaczcie, jaki ciekawy ten. Ciekawe wykorzystanie silnika fizyki. Że jak truchło przeciwnika leżało na gałęzi, ona się obniżyła na tyle, że zabronię nam przejście. To jest taki mały drobiazg, ale jednak fajnie widzieć takie rzeczy. Że ten świat gry jakoś tam żyje w sposób lekko nieprzewidywalny. Ta. To się dostanę. Ja się nie dostanę. Plus. Tam jest kamień. To są takie ciekawe elementy terenu, które się wyciąga, żeby po prostu przejść dalej. Trochę rudy. Very good. I co my tu mamy? Od żelazo zatonęły mi przeniknionej darkness. Ciemność jest niebezpieczna. A tam z tyłu taki fajny pajączek możecie zobaczyć w tle. A co to jest? Światło. To są takie świetliki małe. One będą absolutnie kluczowe dla naszego przeżycia w tym miejscu. Musimy iść za świetlikiem, ponieważ ta lokacja ma swego rodzaju gimmick, który polega na tym, że jeżeli zostaniemy w ciemności, to ta ciemność nas zabije. Trzeba zatem odpalać kolejne świetliki i iść za nimi, żeby nas totalny darkness nie pochłonął. Taki no, totalny Kingdom Hearts moment. A, czyli zdobyłem jeden ten. To jest coś dalej, apparently. Bo są dwa wymagane, dobra. Jakieś skrzydło duże. W ogóle są jakieś części owadów, zobaczcie. To jest takie, bym powiedział, musze skrzydło, to jest bardziej motyle, I guess? Są takie odgłosy, które sygnalizują, że zaraz nas ciemność pochłonie. Więc musimy korzystać ze źródeł światła, których tu mamy kilka teraz, żeby nawigować. Są tak rozsiane. W sposób drobny, nieoczywisty. Przeciwnicy mogą być też naszym źródłem światła, więc warto ich nie zabijać. I ten świetlik nas doprowadzi do wyjścia. To jest lokacja, którą przez to całą ciemność, myślę, bardzo trudno jest w jakikolwiek sposób sekwencję łamać. Nie! Dobra. Na luzie. Łatwo. I'm going to kill chaos. Nie, I'm going to kill chaos jest to wiele gorsze. Chaos within chaos kills me. Co mamy tędy? Tu mamy trochę damage boostowania się. Tak na przykład. Tu jest darkness. To już widzę, że zbliża się nam darkness. Tak
jakiś przynajmniej wyda... Tego się możemy rozbić? Felina? Wohu! No bo tego się można... Nie rozumiem, co ja zrobiłem. Ale powinienem to chyba zrobić jeszcze raz? Nie. Co ja zrobiłem? Wracamy na dół, I guess? Nie mam pojęcia, co zrobiłem. A! Tu jest światło, okej. Okay. Odblokowałem po prostu dopływ światła. Dobra, dobra. Istotne. Na hita ten piorun zdejmuje, to mi się podoba. This I like. Tu nic nie ma. Byłoby pewnie widoczne, jakaś taka półprzezroczysta ściana by nam wyskoczyła. Mi się zdaje. Mamy rozgałęzienie widoczne. O, to się dzieje, kiedy ciemność nas za długo zciemni. Czyli tutaj nie przejdziemy sobie na razie, póki co. Musimy wybrać lewo albo prawo. Chodźmy najpierw w lewo. I to był zły pomysł. Idziemy zatem w prawo. Excuse me? To którędy mam iść? Bo jakby ani lewo, ani prawo mi nie daje odpowiedzi. Dziwne. A raczej by gra nie wymagała ode mnie takich wygibasów, nie? Co nie? Żeby robić nie wiadomo co. Coś więc musiałem przeoczyć. Nie mam umiejki? Nie mam jeszcze umiejki. Oooo! Lepsze miejsce na kamienie, bo tu jeszcze mogę niby zejść. Przejść. Czyli co, nie powinno mnie tu być? Nie, no tu można przejść, okej, okay, dobra. Dobra. Niebezpieczne miejsce, ale... Jest nawigowane. Jest studnia, okej, okay. Czyli gdzieś tam dotarliśmy. Na górze widzimy świetlika, więc możemy go zestrzelić. Eat. I on nas poprowadzi dalej. A i mówię, dla mnie to jest ciekawy gimmick, w tym sensie, że no wymusza jakąś tam szybką aktywność, szybkie podejmowanie decyzji na graczu. Tutaj jesteśmy prowadzeni w prawo, czyli teraz tu możemy przejść, dzięki pomocy tego świetlika. I tu znowu będziemy potrzebowali run. O-o! Bliznobuli. Ich na szczęście nie można zabijać, więc nie grozi nam, że zostaniemy w środku ciemności, bo przypadkowo zaatakujemy. Jesteśmy w miarę bezpieczni pod tym względem.
Bierzemy świetlika numer 2. Co on robi? A, bo to jest dwójeczka. Ja się jeszcze powracam po te wszystkie upgrade'y, tylko dostaniemy tutaj szumiejkę. To mogę powiedzieć, że będzie backtracking, tylko najpierw... zrobimy to, co trzeba, żeby się nie męczyć z tym niepotrzebnie. Są takie miejsca, gdzie ja z góry wiem, dzięki temu, że przyszedłem grę uprzednio, że warto jest po prostu przejść daną strefę, zdobyć umiejętność dla niej właściwą i potem dopiero się bawić. Mnóstwo części owadów. Tam w tle są naprawdę ogromne skrzydła. A, wróciliśmy sobie w ten sposób. Ajajaj, czyli ja teraz muszę wracać. A nie, dobra. Nie musimy, bo tutaj nas wywaliło z powrotem jakby do miejsca, w którym być mieliśmy. Nie musimy wracać. Nie czuję potrzeby. Idźmy zatem dalej. Jest taka opcja, jakby ktoś potrzebował. My nie potrzebujemy. Jak na to wychodzi. O, tam jest uwięziony jakiś. Ojoj. Ojoj. Dobra. Ori stepuje po kolca. Stepujący Ori. Biedny, no ale cóż. Trochę taka akupunktura. Jemu nie zaszkodzi, myślę. Co go nie zabije, to go wzmocni. Wow. Ej, to jest normalnie światło, proszę. A możemy się tego odbić. Taki był pewnie zamysł. Nie, złe miejsce. Not enough light. O, tu jest więcej światełka, jak dobrze. To mnie zaprowadźcie. To tu jest świetlik. Więc I guess, że to jest ważne. Ja do niego jakoś naokoło dotarłem? Pewnie tak. No dobra, jak tak, to sobie od razu skorzystamy, bym powiedział. Ewidentnie jakoś naokoło do niego przyszedłem. No hej, da się, da się. Nie! Skurwysyństwo. Żyjemy. Opanowanie umiejętności. Doktor Światło, Doktor Light. O Boże. Czemu ja tak wolno kapuję czasami? Mega Man będzie tu bossem. O! O! Poggers! Rozbłysk, proszę państwa. Mamy naszą tutejszą umiejętność, czyli Xehanort. Możemy rozświetlać ciemność. Oczywiście kosztuje to nas jakieś pół punkta energii na daną jednostkę czasu, ale... no kurczę, dzięki temu możemy się swobodnie teraz przemieszczać po całym tym obszarze. Nie do przecenienia. Dobrze, że już mamy umiejętność. Możemy nas spokojnie, swobodnie poruszać się po tej strefie. Przy czym, no, zaznaczę, że dalej jeszcze backtrackować się nie będę, bo... nie pora to i nie czas. Zdaje się, że może być jeszcze wygodniej po prostu.
I to nam też pomoże zrobić, ta umiejętność właśnie pomoże nam zrobić ten jaskiniowy sidequest. Im więcej masz blasku, tym więcej obrażeń zadajesz. To w sumie ciekawe. Zwłaszcza, że blasku mamy od cholery. Więc mogę to sobie wyposażyć gdzieś. Rozbłysk plus. Tylko gdzie? To jest ważne, teraz tutaj. Mam wrażenie. Nie, no dobra, niech to zostanie. I tak tutaj gdzieś jest dodatkowe miejsce na kamienie, dokładnie tu, więc będziemy mogli sobie dodatkowy upgrade wstawić. To jest ten mapiarz. Skąd on tu się wziął? Manuś, Emagon, aż na przestraszony, jaki skitrany. Obsranie miało miejsce, słuchajcie. Okay. Mamy teraz cały obszar. Nie jest on jakiś duży, jak widać. Możemy prosto praktycznie ze studni przejść i robić już bossa tej lokacji. Nie wiem, czy najpierw nie chciałbym udać się do areny tutaj. I chyba tak zrobię. Cicho, ciemny kornifer. Zaraz wracam, przerwa toaletowa. What's up? Jestem z powrotem. To dzisiaj kończymy tę strefę w sumie. Szybko pójdzie. Takie mam wrażenie. Trzeba pamiętać, żeby te wysuwające się obiekty atakować z tej strony, z której chce się na nie stanąć, bo inaczej jest problem, bo jesteśmy odcięci. Tutaj przyda się nam dużo energii, biorąc pod uwagę, że nasza moc tę energię zużywa w stopniu znacznym. Znacznym. No wiadomo, że to nie jest jakoś bardzo dużo, że to okno czasowe mamy wystarczająco spore, żeby się ze wszystkim wyrobić. O, gonitwa. Tu jest. Że jeden element gonitwy już mamy. Tutaj nie przejdziemy, musimy górą. Się wrócić górą musimy, ewidentnie. Gorlecka ruda. Pog. Nie pamiętam, czy już wybudowaliśmy wszystko oprócz tego budynku za 10. Będzie trzeba sprawdzić przy najbliższej okazji. Czy to pusty lampion? Tak. Bierz. I on daje nam jedwab z gnijącej czeluści. To damy
temu, co łowi łyby. Bo on potrzebował sznurka, także już wiemy, do czego to służy, I guess. To musimy iść ewidentnie dołem. O, tu coś jest. Nie. Nie jest półprzezroczysta ściana, to jest po prostu rozbysk, który mi robi problem. No i to zadaje obrażenia, to też warto pamiętać w sumie. Chociaż może tu było coś ukryte. A, proszę bardzo. Jednak jest i poziom energii zwiększony. Plus jeden. Więc to nie był rozbłysk, to było jednak coś ukryte. System zadziałał za dobrze dla mnie. Trochę tlenu trzeba nabrać. Nie mamy tej fajnej umiejętności z Blind Foresta, dzięki której mamy nieskończone oddychanie. Może ona jest gdzieś ogólnie, ale ja jej nie mam, nie widzę. Tu jest siedlisko. Nie wiem, czy nie nasze ostatnie. Wow, co to ma być? Halo, proszę mi z tym. Raz, raz. Pominęliśmy coś? Nie. Możemy sobie odblokować teraz to miejsce. Wyłączyć prąd. I bijemy się. O bogowie walka. Pająk jeden. Kurczę, dużo tych pająków. Częściej każdy do ugryźnienia piorunem. Ale mnie coś smyrgło w mojej polszczyźnie. No smyrgło mnie, no. Nic nie poradzę. Op. Energii, dajcie mi energii. Naura. Au. Strzelaj, strzelaj, dawaj, dawaj. Myślę, że to odbije. Dobra, nie, to nie. Nie jest to duży problem. I porobione! Mamy dodatkowe miejsce na kamienie. Możemy sobie wstawić ten, który mówi, że im więcej mamy błysku, tym więcej obrażeń zadajemy. Bardzo dobrze. Który to był? To ten. 3000 blasku. Następny jest od 6000, czyli warto by sobie tego upgrade dokupić, tylko wtedy nie wiem, ile byśmy mieli błysku, czy by to nam robiło robotę. Pytanie brzmi, czy wracamy teraz na górę? Tak, pewnie, że wracamy do studni. Mówię, poeksplorujemy sobie jeszcze. Mam wrażenie, że będzie łatwiej eksplorować, jak już wyczyścimy tę strefę z zawartości fabularnej, więc... Aha. Zablokowane. Does not open from this side. Właśnie, bo ja się nie wyleczyłem przy tym... teleporcie. Jestem leniwy, więc wrócę tam... teleportem. Lightness.
Ale Oro Wisloud. A, bo tu jest... Mogłem się odbić od tej odskoczni. Czemu jestem taki upośledzony czasami? Nie mogę. Próbuję się z wall jumpować od kolców. Normalnie można wyjść. Tak, tutaj dół, prawo. You gotta be fucking kidding me. Dobra, dobrze, gro, rozumiem. O, Boże, słodki. Więcej pod górkę, proszę. To ci mi przynajmniej energię dają, więc plusik. Tu można na spokojnie zdobyć ten... Na spokojnie powiedział, partacząc. Tego już nie mogę złapać? Okej. Okay. Fair enough. Nie jest mi to potrzebne, lmao. Dimness! Co z Dimness? Dobre pytanie. Ha? Ja podobno tam mam gdzieś przejście w prawo? Że gdzie, że tu? A, pff, no. No mam! Nie da się ukryć. No jest czwartek, więc czwartkowe klimaty jak najbardziej się nadają, you know. Dawaj mi energię. These seem to be nuts. But I've never seen this type of nerf. Po co mi to? Nie. Tak. Nie wiem. Ostatnie nasiono mamy, okej. Więc będziemy mogli je zanieść i będziemy mieli tego sidequesta skończonego. I teraz w górę, dobra. Ja widziałem te kolce z oddali, więc to mnie nie zaskoczycie. Przejście jest odblokowane, więc nic nas nie powstrzyma. Actually, biorąc pod uwagę, że mam HP-ków, to może wrócimy sobie do fontanny. Umierający Hornet Chaser. Ori też trochę jest spuknięty atmosferą. Dużo pajęczej sieci tutaj. Ciekawe, co tu może być. A czemu nie zbliży? Zesmyrgany przez życie. Pająk. Boże, skrzypce jak w jakimś horrorze normalnie. Okej, boss fight, dobrze. No to możemy odbić. Widziałem wcześniej, że jest taka możliwość. Pająk nam ucieka. Ale jeszcze nie ucieka, jeszcze możemy go bić, dobra. Teraz nam ucieka, bo nie mamy HP-ków jej pokazanych. Ops! Aha, bo ja muszę wejść tam na górę.
Spider Dance. O, nie zdążyłem. I'm too slow. Czemu on nie wyskoczył? What? To było ciekawe. Jest motyw ucieczkowy, więc ja żądam tego motywu z Ori'ego jedynki. Co ja zrobiłem najlepiej? Okej, dobra. Dalsza część boss fightu. Ale kontra. Nice. To sobie hapeków zregenerujemy. O, oh, wow, wow, wow! To jest taka instant ciemność? Jest motyw z Ori'ego pierwszego, cudownie. Rozbłysk. Ciekawa atmosfera walki teraz. No, cześć Rika, witam serdecznie. Przyszłaś akurat na pająk. A jeżeli masz jakiś dżem dobry, to od razu możesz polecić jakiś. Powiedzieć, co to za dżem, który masz i jest dobry. Ha, 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 ha. Jak już mówimy o dobrych rzeczach, to czy audio jest dobre, czy je powinienem trochę przyciszyć? Teraz się dopiero spytałem, jak już przestało hałasować. Łowicz. Mówimy o łowieniu, to dzisiaj rodzinka moja wróciła z łowiska, bo byli na wakacjach przez 4 dni na łowisku i se łowiły łyby. Cute pająk. No te oczy są już dużo bardziej przyjemniejsze niż te świecące. Dużo bardziej przyjemne. Słona! Powiedziała, że jest słona. O-o. Dobra, dawaj... Salty. Dawaj na ring, dawaj świetlika. Gojs. Słony Koisuta. O tak. Daily reminder, że ku nie żyje. Smirk! Smutno jest, że ty będziesz smirgał moje emocje w ten sposób. A smirgla idzie dostać. Dobra, dobra. Fabuła super fajnie. Dajcie mi gameplay z powrotem. Oczy lasu. Cool. Mamy po jednym więcej poziomie energii i hapeków. Pokonaj morę. Kaliope mora. Dobra. Słuchajcie, z tego co mi się wydaje teraz... Tu wszędzie jest światło, co czyni ten rozbłysk trochę bezużytecznym. Możemy porozmawiać z pajączątkiem, a! Psychologii smirgli. Darkness. Przecież przerażona z Darkness mnie zabijał. Literalny śmierć. Literalny śmierć.
Tak, zobacz, teraz już wszystko świeci i możemy swobodnie zbadać te okolice, tylko tak ty by chy, to jeszcze mi się nie chce. Wrócimy sobie do tu i zrobimy tego questa. Ale najpierw... O, tu jest pająk w ogóle, tu się przeniósł. Najpierw pójdziemy do rozlewiska i gdzie jest ten Moki, który łowi ryby, tu jest, przy studni. Smyrg. Ale aż mi się jasno komercy zrobiło. Dźwięk damage'a zabrzmiał jakbym przywalił Endermanowi? Serio? Nie wiem, jak brzmi Enderman. In before notch maczał w tym palce. Dobra. Dam ci stara luneta. On już nie żegluje, tylko śpi, je. Dużo je. To ja jestem jego starym. Luneta, ha. Znajdź kogoś, kto potrzebuje lunety. Czekajcie, sprawdzę, kto potrzebuje lunety. Ori, hand to hand. Kto potrzebuje lunety? Aha, już wiem, dobra. Już wiem, kto potrzebuje. Przypomniało mi się! Pamiętałem, słuchajcie, wszystko pamiętałem. I teraz pójdziemy sobie zupełnym przypadkiem do polan źródlanych, bo no, musimy to zrobić po prostu questa. Z ciemno jaskinio. I oddać nasienie przy... Źródlane polany, bank spermy. Zapraszamy. Big yabai. Nie no, bo tu jest ziomek ogrodnik i jemu się nasionka oddaje. I po prostu... Trochę mi się niefortunnie wysłowiło. Okej, czyli to są rzeczy, od których można się odbić. Ara. Ororo. Ludz musi mnie do przedniego grodu. Jest ten, jest zajebisty. Dziękuję duchu, sidequest zrobiony. Jest jakaś kasa za to? Bideka. Nie no, słuchajcie, jak już będę miał ten model żeńskiego VTubera, to muszę się nauczyć robić porządne ara, nie? Kwiczę. Tu są chyba... Tu jest chyba miejsce, do którego nie mieliśmy wcześniej dostępu. Co tam, Moki z boki? Dim ci na... O! A, o! Byliśmy tu. A nie, nie byliśmy tu. Jemu daliśmy lampion w czeluści. Okej. Kamień. Łowca nagród. Więcej blasku, on ma więcej zdrowia. Fajne dla farmienia blasku na pewno. Zobaczcie, mamy wszystkie te, wszystkie ogniki. I mamy ile sidequestów? 1, 2, 3. Czyli tyle co nic. Ogród Tuleya skończony, dzieła groma zostały nam 2, okej. Także z tych przedmiotów też zostało nam już niewiele, też tylko 3 miejsca praktycznie na przedmioty. Do kogo ja chciałem, co ja teraz... Dobra, okej. Robimy sidequest. Do groma jeszcze chciałem zawitać, zobaczyć, co jemu potrzeba. Dobrze, że nie ma... Sperma śmierci! Nie! Sperma śmierci, you fucking kidding me! Nie musiałeś pisać tego perma śmierci, to jest tak oczywiste, ja pierdolę. Dobra, 8 potrzebujemy jeszcze kamieni. Czwartek mamy, słuchajcie. Czwartek jest w końcu czwartkowo. To mi się podoba, Wisload. Jest. Wystarczyło tylko oddać nasiono. Holy fuck.
Czwartkowo. Okej, okay, let there be light. I lecimy. Co znajdziemy w tych jaskiniach? Kamczali. Znajdziemy starożytny przedmiot. Co mnie rozjebało, to co, jakiś tweet, który ostatnio widziałem, nie pamiętam, czy on nie był szerowany na tych, na... Czy to twój żołądź? Jeszcze w kształcie serca, jakie słodkie. Co widziałem w kontekście tego, w kontekście Yandere Simulator, to że... Znaleźli kolejną część eposu o Gilgameszu przed tym, jak wyszedł Yandere Sim. I przed tym, jak wyszedł Half-Life 3. No. Jest niesamowite. Bramoki. Masz mój żołądź. Pilnuj rzeczy. Ci kobieta dała żołędzia, to pilnuj. Nieważne, chciałem nawiązać do innego żołędzia, ale nie będę robił z siebie większej żenady, niż jest to już czynione. Więc pozwolę sobie nie. Masz te! Smirgamesz! Epos o Smirgameszu! Lunetka. Jebany stalker. Jest manierka. Z pełna wody, cool, więc możemy ją oddać temu garłaczowi, gorlekowi. Smirgamesz. Zresztą i tak tam idziemy. Mamy jeszcze ile czasu? Niecałe pół godziny to. Musimy iść tu, bo mamy już wszystkie te łogniki. To jest gorlek. I od razu wydaje mi się, że będziemy mogli dokończyć ten side quest ze zbieractwem. Chociaż nie wiem, czy tutaj nie będzie trochę loru teraz. Dobra, trudno. Dobrze będzie. A. Co ja robię? A. Nie wiem, co ja robię. Nie mam pojęcia, co robię. Totalnie. Jakieś wariactwo się dzieje. Tu w prawo i na rozgałęzieniu w górę. A! Ale se stoję. I zadaję obrażenia. Taki hehe trochę stand. XD! Tutaj to z wyścigu pamiętam, jak się szło. Powinien być nasz przyjaciel Gwerlik. Pełna manierka. I uwaga, uwaga. Cześć, Sylwio! No wiesz, musiałem oddać nasiono, więc ewidentnie stand był mi potrzebny. Dostajemy fragment kamienia mapy. Mapstone fragment. Energia dżemu. Drzem. Smyrg Platinum. Ora, 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 ora. Tak jest smyrgadełko. Out of context, Sylwia. Sylwia... moment zwrotny to był ten stream 24-godzinny. Dobra, mamy fragment kamienia mapy i musiamy znaleźć miejsce, w którym ten fragment mapy bym pasował. Fajne nawiązanie do jedynki, gdzie wszędzie były fragmenty. Okazuje się, że w Niven też mają coś takiego. W Nibel było, w Niven... też jest, apparently. Ale cóż nam może dać jeden głupi fragment kamienia, skoro nasz wspaniały, fantastyczny przyjaciel Lupo już wszystko nam dał. Co ja tu robię? Aha, wyszłem.
kontentu. Czwartkowy kontekst. To czwartkowy kontekst to brak kontekstu. Dobra. Dobra. Błąd naprawiony. No dobra, słuchajcie, wszystkie zebrane znajdźki, te, w sensie znajdźki, wispy, ogniki. Dobra, otwierać. FBI open up. Zobaczcie, światło wierzby oświetliło mój pokój. To działa, to autentycznie czuję immersję teraz w tym momencie. Jakbym był świetlikiem. Szynki. Tylko ogniki wiedziały, a tak to żaden nie wie. No i co wiedziały? Jak przywrócić to? A, okej. Okay. Dobra. Mało subtelny hint, gro, mało subtelny hint. Nie, słuchajcie, trzeba być... jesteśmy smutni dalej, to totalnie ten... Ku nie żyje. Nie wróci, nigdy. To jest już... koniec. Nie uczcie się, ta gra nas tylko wodzi za nos. Cześć, Dzuk. Pustynne ruiny. Darude Sandstorm. Okej. Okay. W wielu krainach panuje taki sam porządek. W mojej krainie panuje bałagan. Sedge. Każde drzewo duchów ma światło, a każde światło ma drzewo. Czyli jakby w Nibel było drzewo i Nibel... Niven. W Nibel, czyli w Blind Forestie było drzewo nasze i miało światło. I jest tutaj Niven i też jest drzewo. Światło jest niczym bez znaczenia. Okej, okej. Nibel. Nibel z The Enchilada. To jest wierzba. Każdy Yggdrasil ma światło. Nie! Znaczy, od światła jest nieśmiertelne. Żadne drzewo nie może żyć w nieskończoność. Gdy wierzba się zestarzała i gałęzie uschły, nie mogła już strzec swojego światła. Po dawnej światłości pozostał rozproszony świat, tylko my, ogniki. Czyli... drzewo uległo zniszczeniu po prostu i dlatego nie mogło świecić. Ciekawe, czy są jakieś środki prewencyjne przeciw temu. Czy my tu coś musimy... A... zrobić? A, tu jest dźwignia, oczywiście. Kto to malował? Da Vinci. Da Vinci? O Boże, jakie zgony. Czyli Niven też miał swoje duchy, ale wszystkie umarły, bo zostaliśmy tylko my. To jest trochę smutne w sumie. Że było wielu innych orich i każdy przepadł, bo wierzba stwierdziła, że se wykituje. No, psadż. O, Super Saiyan Ori. Nadzieja miała otworzyć nasze oczy, by widziały w ciemności. Miała przywrócić pamięć o tym, co zostało zapomniane i przynieść nam siłę w momentach słabości. To są te wszystkie ogniki, to są nazwy tych wszystkich ogników. To ma być sprytne. Nie był oryginalny. Świat się uzdrawia, kontynuowany jest cykl. To jest Dark Souls! Age of Fire! Musimy zapalić to ognisko! Pierwszy płomień musimy zrobić! To tu chodzi, okej, okay, wszystko jasne. Dark Souls. O, tu jest zniszczony fragment murala. Gorleccy budowniczowie wiedzieli, że wszystko, co jest zniszczone, można naprawić. Gorleccy budowniczowie stosowali starą zasadę. Jeżeli coś się nie rusza, a powinno,
To WD-40. Jeżeli rusza nie powinno, to izolka, taśma. Tutaj chroni najdelikatniejszy z ogników serce lasu. Widziałem myszkę. Fajna taka. Przyjemny kolor. Światło znów stanie się jednością. Amidamaru. Jedność. Okej, okay, widzę, że to jest energia do zebrania. O, tu coś jest. Studnia. Możemy tu się tepać, jak będziemy chcieli. Co nam się przyda. Chciałbym przejść, no. Jakoś. Czy ja coś przegapiłem? Tutaj spadam w dół. Okej. Spadam w dół, bo przecież nie w górę. Tu jest studnia. I tu w prawej coś jest, ale co? A czekaj, jestem po prostu niepełna rozumu. Niespełna. To trzeba zniszczyć. To nam dalej drogę otwiera. Dobra. Nie wiem, czemu nie zwróciłem uwagi, że takie świecące coś baloniasto wyglądające to może być interaktywny przedmiot. A że ham on, że szynka ham. Okej, dobra, rozumiem. Trochę mi to zeszło, ale okej. Serce było w jakimś gorleckim pomniku. Muzyka jak Shadow of the Colossus, by the way. Taka bardzo podobna stylistycznie. Super Saiyan Ognik. Whoop. Złoty. Gold Experience. I ma inny głos. Niesamowite. Teraz, okej. Okay. Głodna, nie jesteś sobą, doładuj się. Sire musiała zjeść Snickersa. Czyli tak, mamy światło, teraz tylko trzeba iść do wierzby. Ale jedyna droga wiedzie przez... segment ucieczkowy. Mamy Robala. Więc pierdzielamy. Basically. Zgasił ogień olimpijski. O nie. W ogóle dopiero jakoś ostatnio się rgnąłem, ile muzyki z gier leciało na tej, na ceremonii otwarcia. Niesamowite to jest. Niefortunnie. No to od początku. Blisko, 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 za blisko. Okej, musimy przeczekać. O, nie możemy przeczekać. Jezu, muzyka to jest cudowna, niesamowite. Boże, Boże. Epicki moment.
Naprzód, Ori! Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich! Ez? No co ty taki zmęczony jesteś? Wstawaj! Nic się nie stało przecież! Nie, ja mam raczej dobre podejście do tych segmentów ucieczkowych. O, widać wierzbę. Jedyne co nam zostało to pokonać tak zwaną wyjącą grań. Sire, i mamy kolejny upgrade do HP-ków. I nasz ostatni quest to jest doprowadzić Zaira do wierzby. Musimy przejść przez ten fragment lasu, który był wcześniej zablokowany przez wrzask. Co nie będzie raczej dużym problemem, ale mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia, mianowicie możemy oddać fragment mapy. Bo o ile dobrze pamiętam, on jest tu gdzieś. I teraz tak, tutaj jest fragment energii. Muszę do niego z dobrej strony podejść. Teraz jak przejdziemy po lewo od pomniku tego Gorleka, to mamy, słuchajcie, kamień mapy. Wrzucamy nasz kamień mapy. Wszystkie sekrety zostały oznaczone na mapie. Wszystkie, co do jednego, wszystko mamy. Jest już nawet drzewo, widzimy, że to będzie skill, blaski, kamienie, no wszystko. Widać też ostatnią lokację, by the way. Więc cóż, kamień, blask, wszystko jest widoczne, nic nie przegapimy. A widać, że przegapiliśmy sporo. To jest, słuchajcie... Dlatego ja uwielbiam stuprocentować obydwa Ori, bo w każdej grze to jest niesamowicie wygodne. No w tej grze masz dosłownie wszystko na mapie pokazane, gdzie co jest. Nic tylko zbierać, no. To jest tak wygodne. Uwielbiam. Bardzo się cieszę, że coś takiego jest wprowadzone. Mamy jeszcze chwilę czasu. Ja nie wytrzymam dłużej bez... kibla, więc musi mi wybaczyć jeszcze jedna szybka przerwa toaletowa. Alert box, Xiaomi. Nightshell, dzięki za follow. Zawsze mam problem z tym alert boxem, że on nie jest tam, gdzie trzeba, ale był, więc Wislout, to ja za minutkę wrócę, bo jednak chcę jeszcze przejść dalej szybko. Cześć, Rychon. Dobra, to jeszcze szybki podbieg do... Bo chcę zdobyć ostatniego skilla w tej grze, po prostu. O tego tutaj subtelnie oznaczonego, bo tu już nie ma żadnego więcej drzewa, zobaczcie. Dosłownie wszystko widać na tej mapie, niesamowite. A ten ostatni upgrade też umożliwi nam backtracking, bo teraz to już na następnym streamie będziemy zbierali dosłownie wszystko, co nam zostało. Wszystkie rudy, wszystkie... No wszystko, czego jeszcze nie zebraliśmy.
O! Myślałem, że jej nie będzie. Wrzasku w sensie. Wow, wow. Zdaje, że coś potrafi. No ale Ori jest... Ori jest zbyt dobroduszny, żeby po prostu tak klepać. No cóż, Tokno-jutsu tutaj nie zadziała. Nie na tego przeciwnika. Więc no, smutno. Na szczęście Wrzasek zostawiła nam podmuch, po którym wlecimy tu na górę. I teraz bez jej interwencji możemy przemieszczać się po tej strefie. Wychodzimy po drugiej stronie tego teleportu. Wyjąca grań! Ups. Trochę niestabilna winda, ale ruszę. Będą tu przeciwnicy? Powinni być. Yep. Gorleckie woje skorumpowane. Dobra, ruszamy dalej. Łapówki biorą. O, ma tarczę. Miał tarczę. Pojechane. W bardzo niesubtelny sposób mamy pokazane, gdzie iść dalej. Mianowicie tędy. Au. Pain Peko. O Boże, lasery. Dużo rzeczy się tu dzieje, bardzo dużo. Ale mamy naszą ostatnią umiejętność. Którą jest wybicie. Wstrzymaj LT i wyskoczyć w dowolnym kierunku, czyli mamy nieograniczonego praktycznie basha i to z każdej pozycji. I to nawet nie zużywa energii. To jest ostateczny upgrade do mobilności. Tak na dobrą sprawę. Wybić się co prawda możemy tylko raz na lot, ale to i tak... Gigantyczne możliwości przed nami otwiera. Gigantyczne. I dzięki temu pewnie można było zebrać ten upgrade w pustkowie, który wymagał niby timingu. Pewnie wystarczy po prostu wziąć wybicie. I tyle. I teraz można zwiedzać, bo teraz mamy już dosłownie dostęp do wszystkiego. Dzięki tej umiejętności. 10 tysięcy. Wow. To jest gorleska ruda. A. Mogę sobie teraz z kotców wyskoczyć. To jest mem. Dobra. Szósty kawałek rudy. Trochę mi się klawiszologia popieprzyła tutaj, sorry. Op. I wyskakujemy, proszę bardzo. Dobra. Czy tu będzie gdzieś na wejściu Studnia Duchów? Zobaczymy zaraz, I guess. Ta scena nie prowadzi na górę, ten sprowadzi na dół.
Ale wydaje mi się, że tu sobie po prostu możemy wyskoczyć. Tak, to jest potrzebne, ta umiejętność jest nam wymagana, żebyśmy szli dalej. Bez niej nie przejdziemy po prostu. W klasycznym duchu Metroidvanii. Wow, ledwo, ledwo. O, to trzeba szybko. Halo, gdzie był mój wyskok? Okej, tutaj jest. O nie! Dobra, spadnę sobie. I się wychiluję chociaż. Wow, do czego ja nie ogarniam, że to nie spowalnia mi czasu, że czas leci normalnie. No nic, poradziliśmy sobie z tym małym problemem. No i jest otwarte przejście do grani. Tybychy. O, okej. Okay. Oni tu są jeszcze. Zapomniałem, że oni też tu płyną. Już był wykres, nasz ostatni dungeon w grze. No ale oczywiście podejdziemy do niego dopiero jak zbierzemy wszystkie inne znajdźki z całej reszty stref. Na razie priorytetem jest znalezienie studni. To pewnie nie będzie takie łatwe. Tam coś było. Hapeki. Tam jest! Nie! O, nie mogę tam przejść! Gosh dang it! A tu jest jedna z rzeczy, których musimy zniszczyć, żeby odblokować jeszcze dalsze przejście. Tu się taki wielki glut zrobił i trzeba go wyczyścić. No, apparently... Dalej nie mogę przejść do zapisu, więc nic sobie na razie po prostu nie odpuścimy, bo szczerze ja nie chcę tego przechodzić przecież. Teraz. Dobra, słuchajcie. Robimy TPK z powrotem do... Zobaczcie jaka duża mapa w ogóle. Nie tak, ale... O. Duża mapa, bardzo duża mapa jak na Metroidvanie bym powiedział. Robimy sobie przystanek w Źródlanych Polanach i na następnym streamie za tydzień we czwartek dążymy do przestuprocentowania Oriego. Czyli wszystko zbieramy to, co nam pozostało. A do tego czasu, no widzimy się w niedzielę na ESA turnieju. Będziemy dalej prowadzić śledztwo. Nie, jeszcze mamy przesłuchanie tego Bellboya. Zapomniałem. Dobra. To było tyle z wersji. Trzymajcie się ciepło. Cześć.